I tu naprzeciw też tym wychodzi Ministerstwo Sportu ze swoim programem. Ponadto szkolnictwo podstawowe musi też być w naszym mieście zreformowane. Nie może być tak, że w szkole na Przylesiu jest zbyt wielu uczniów. Tam ponad 610 uczniów się uczy. Prawdą jest, że 7 i 8 klasa jest przeniesiona do budynku gimnazjum na ulicy Inki, z tym, że nauczyciele muszą podróżować z jednej szkoły do drugiej szkoły. Musimy z tym coś zrobić. Nie może być tak, że wychowawca jednej klasy jest w budynku w drugiej szkole i dzieci nie mają z nim kontaktu. Kolejną sprawą jest gazyfikacja naszej gminy. Musimy przyspieszyć ten proces, bo wielu ludzi, nie tylko w mieście Łask, ale i w sołectwach, czeka na gaz. Musimy wszystko zrobić, aby gmina przyjaźnie wyszła naprzeciw przedsiębiorstwu gazyfikacji i umożliwiła jak najszybszą gazyfikację naszego miasta i wsi. Jeżeli chodzi o ceny wody i ścieków, no nie może być tak, jak w tym roku i przez najbliższe lata, że ceny te będą wzrastać w bardzo wielkim stopniu. Musimy tutaj wyjść naprzeciw mieszkańcom. Nie chodzi tylko o ceny ścieków, które rosną o 15% w tym roku, ale i wody, dla której uważam nie ma uzasadnienia dla takiej podwyżki. Proszę Państwa, kolejną rzeczą tu dla mieszkańców, szczególnie dla starszych osób i samotnych, jest cena śmieci. Cena śmieci dla osób samotnych jest zbyt duża. Tutaj uważam, że osoby po 70 roku życia, które są samotne, powinny mieć bonifikatę 50%. Ja rozumiem, że dla obsługi gminy, dla obsługi petentów lepsze rozwiązanie jest od domu. Ale my musimy też spojrzeć na ludzi. Nie tylko patrzeć na samą obsługę, ale także na ludzi. Kolejnym moim pomysłem jest utworzenie zakładu usług komunalnych. Usługi obce drożeją. Coraz więcej inwestycji w naszym mieście powstaje, tak zwanych ogródków różanych. Ktoś musi pielić, ktoś musi dbać o czystość. Nie możemy tylko, nasze usługi widzieć pod kątem takim, że najlepiej zrobią to obce firmy. Tu musimy utworzyć zakład usług komunalnych, który sprawdza się także w wielu, wielu gminach. Nie będę wymieniał, bo tutaj pan burmistrz już tą drogę wymienił. Proszę dokończyć zdanie ewentualnie. Bardzo dziękuję. W ulicach nie wie pan, które to są drogi powiatowe i jak te drogi wyglądały i nie były koszone. Ja wręcz błagałem, żeby chociaż ulica Warszawska i Armii Krajowej były utrzymywane tam, gdzie ludzie przyjeżdżają, gdzie idą kondukty pogrzebowe. Wielokrotnie w tej sprawie występowałem. I bardzo proszę, adwokatem pana Piotra. Ale w tym momencie to pan zmienia zdanie. Najpierw pan mówi, że adresował i powinienem o tym wiedzieć. Teraz mówi pan, że nie wiem, które są drogi... Przepraszam, ja teraz przepraszam. Że które są drogi powiatowe. Ja wielokrotnie na komisjach i tutaj jest pani starosta, może powiedzieć, jeżeli chodziło na przykład o obcięcie gałęzi na drzewach, zgłaszałem, jeżeli chodzi o koszenie, to w tamtym roku wielokrotnie, i to nie tylko ja jako radny, wielu radnych zgłaszało, było nam tłumaczone, że jest kosiarka zepsuta i wiele innych urządzeń, więc to nie jest tak, że radny ma bezpośredni wpływ na to, że jest w tym momencie koszony albo w innym. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę. Szanowni Państwo, swoje pytanie dla pana Gabriela Szkodlarka, w tej chwili pan Piotr Wałasz. Proszę bardzo. Chciało wiedzieć, ile razy w ciągu 12 lat pana urzędowania wzrosły opłaty za wodę i ścieki i o ile? I czy był taki rok spośród tych 12 lat, kiedy nie podniósł pan, dając wniosek oczywiście na radę, bo pan od razu zrzuci to na radę, podatków od nieruchomości? Bardzo proszę, panie burmistrzu. Jeżeli chodzi o ceny wody, proszę państwa, no trudno, żebym ja tutaj miał w głowie, kiedy, w jakim roku, ile było podnoszone, to jest absurdalne pytanie. Natomiast odpowiem panu, że był taki rok, gdzie podniesiono symbolicznie tylko o 1 grosz. Natomiast jeżeli chodzi o podatki,
podatki było czasami 3-4 lata nie były podnoszone, właśnie między innymi po to, żeby ulżyć przedsiębiorcom, ale także właścicielom domów jednorodzinnych. Panie Piotrze, jest adwokatem do tej części wypowiedzi? Chcę panie burmistrzu powiedzieć, że mamy, jeżeli chodzi o wodę, to mamy jedną z najdroższych wód w okolicy, dużo droższą niż w Pabianicach czy w Zduńskiej Woli. Ja nie mówię o gminach nawet wiejskich. Tak samo ścieki. Nie wiem, czemu akurat możemy, mamy takie luksusowe drogi i wszystko mamy luksusowe, że mamy największe też ceny. Bardzo proszę panie burmistrzu. A było, dziękuję bardzo. Myślę, że tego problemu tutaj dzisiaj nie rozstrzygniemy.